Ale beka. Śmierdzi to. Lekar świnka? No słonie się zesrały. Ładnie wyssane. Bo zrobiliśmy dwa kółka. Ja nie wiedziałem, że słonie mają dwie trąby. Będzie fajnie. To jest kubuś drugi dla mnie. A my mamy dziki. Teraz drugi. Hey baby. Zatem Arhazdar. Cieszysz się, że już zobaczysz zwierzątka? Okej. Żona tam sobie fluguje. A my kręcimy IRL-a. You are our guide, my love. Nie. Ja Waldima. Jaka muzułmanka konsumuje dzika. Ja bym musliman, ja dzik konsumiera. Ja. It is what it is. Lekar świnka? Oink, oink. Please, where are we gonna go? Where are we going? Będzie fajnie. No to są bizony, ale słabo je widać. No, w Puszczy Niepołomickiej takie też są. Jak se szamią. No, teraz przyszli i powiedzieli, że ktoś tam niby jakieś składał zażalenia, tylko nie wiem, czy to dzisiaj, teraz, czy to po prostu jak będą, czy po prostu tam kiedyś. No i okazało się, że nie wolno tutaj nadawać na żywo, ale można nagrywać. No ale powiedziałem, że my tylko nagrywamy, a dla was nadaje na żywo. Dobra, my musimy się wydostać, bo już zrobiliśmy dwa kółka. Wychrujcie swą Mati. Hi. Byliśmy tutaj też w zimie i naprawdę było mało zwierząt. A teraz jest środek lata. I coś takiego? Jakieś puste wybiegi? Płaciliśmy po 20, bodajże 6. Ufływałem tickets? Ufływałem tickets? 7,25. No 27,50. Kupowaliśmy na internecie. Pan Websa i pan Hirtoch. No, kupowaliśmy na stronie właśnie tego zoo. Ale tu ojejcu. Ale beka. Śmierdzi to. Ja pierdziele, ej, śmierdzi strasznie. I ducho jest. No słonie się zesrały. Ten piranias? He? Wow. Ten cię maj, Louis? A nie, to sztuczne. Myślałem, że ucięli głowę małym słoniom i je wsadzili tutaj. Dużo wiary, no. Wolny we wrześniu. Wracam do NL. Aha! To super. To miłych wakacji. Ej, zobaczcie, tu jest kopulacja. Jaką on ma parówę. Jest, nawet moje nie pokazuje. Patrz. Jaki ding-dong wisi. Ja nie wiedziałem, no w sumie tak, duże słonie są. Ja nie wiedziałem, że słonie mają dwie trąby. To jest mega, nie? Jaka jazda. O, tu można na nie lepiej popatrzeć, patrzcie. O, wow. Patrz. Nie chod? No, nie podoba się jak zwykle. Zoo. Raz z Jenix. Na when? It was zoo. My akurat mamy wolny dzień, to znaczy ja. No i postanowiliśmy, że wybierzemy się Rhino! Rhino! O, patrzcie, że wybierzemy się do zoo! Mam nadzieję, że nikt z was nie je. Zobaczcie, jak tu mało wody jest chyba. One, patrzcie, grzbiety wystają. No, duże ryby. Ale łowić chyba nie można. Ale jaki rybska, taką wyciągnąć. Zobacz, jak gwiazda występuje. Tak sobie chodzimy i się zwiedzamy. Ja tego dzika muszę go drugiego otworzyć. Jaka beka. Ktoś ładnie jara. Aha, że taki klimat, że to mgła. Mgła. Patrzcie. I co, i tak w Azji jest niby, w Tybecie? To jest las bambusowy. Olej za najarane.
No, jak byłem młody, to nieraz tak w domu miałem. Bez żadnej maszyny. Słyszałem. Jakie bestie. Jak, co, że niby strusie? Ja słyszałem, że są wielkie, a że niby takie? Nie no, chyba ich p***ało. Takie duże nie są. No, przynajmniej tutaj coś jest. Ej, dzik! To jest dzik! Jakie dziki, to są guzkajk! Pensylwein. Okej. Okay. Ej, dziku! Kom, wahan hier dzik open. Kajmy dzik haven? Dasz dzika? Tak. Jaki dzik! Ej, pozdrowienia dla ekipy WK. Siema, dziku. Siema, dziku. Ale zajebisty. Muchy po nim latają. Siema, dzik. Tam jest drugi. Ej, ale one rzeczywiście z Pensylwanii. Albo i nie. Nie wiem, o co chodzi z tym Pensylwanii. Nie, Pensyl. Co to jest Pensyl? Nie wiem. Co to jest, Luaj? Zobacz, jaka świnia. A ja pierwszy raz dzika otwieram wśród prawdziwych dzików. Pozdro, guźce. Siema, guziec. Gdzie jesteś, guziec? Powiem wam, że dobre te dziki. Lepsze, bo po pierwsze polska firma. To jest raz. A dwa to, że smakuje dużo lepiej niż na pewno jakiś tam Red Bull czy coś. Także na pewno nasze polskie dziki polecam. Gościu robi zdjęcie, więc trzeba się kulturalnie zachować i obejść. Tak, żeby mu nie wchodzić w obiektyw. Śmierdzi strasznie. To jest najgorsze, ja nie lubię właśnie takich smrodów. Ale... fajnie zobaczyć takie coś na żywo. Fajne? O, tu sobie można wejść. Mam go! Są hieny, hieniste. Jaka masakra. Ładnie wyssane. Ogólnie myślałem, że będzie więcej atrakcji w lato i zawiedziony jestem. Wolałbym jechać do mniejszego, ale do takiego, w którym mógłbym, wiecie, więcej zobaczyć. Nie chodzić tyle i oglądać jakieś tam puste klatki. No na przykład, o tutaj nie, tam jakieś sępy są. No ale na ogół to zawiedziony jestem. Ej, struś. Nie? Siema, struś. Nie chowaj głowy w piach. Halo, pochodzie. Siema, mordo. Halo. Halo, mama. Strasz, pochodzie. Ty, buciany tak potrafią telekotać? Zawsze śpiewają, że lwy to strasznie leniwe. Właśnie dowiodłem, że to prawda. Kurde, widzicie? Dlatego na pewno warto subskrybować, bo... no gdzie znajdziecie takiego udowadniacza faktów? Udowadniacza rzeczy, które są wiadome i oczywiste. Tylko na kanale Chameleon OG. No i mieli, nie będzie dziś goryli. Ale dzik dobrze chodzi. No nie wiem, ja jestem z deka zawiedziony, myślałem, że będzie lepiej. Widziałem mnóstwo pustych klatek. Lipa. Zawiodły mnie. Tutaj te rotterdamskie atrakcje. Słabo. Ej, tu. Ej, chodź, poplujemy sobie trochę. Chodź, zrobimy plucie challenge. Nie chcę, dupą się wystawiła. Idę z to, żeby mnie nie osrała. Ej. I w gównie się darza. Te zwierzęta czas. Ej, mordo, wstawaj, wako mordo. Śpi. Ej, te dziki z ekstra kofeiną są mega zajebiste. Raz, że smaczne,
A dwa, że idzie się wyszczelić, nie? Nie. Widzieliście to? Patrzcie, co tam się dzieje. Yeah. Takie ci się rybki podobają? Zanim wyjedziecie, to ważne jest, żeby kupić kartę. Bo ja zrobiłem tak, że po prostu nie wiedziałem. Podjechałem pod bramę, to się nie chce otwierać i wiecie, takie what the bro. Dlatego kupujemy zaraz bilecik, już wam pokazuję. Aha, bo tutaj też można kupić normalne karty. Parkier, abonament, parkier, dach, bezuk. Zobaczymy, mamy to. Dodajemy jeden. Tutaj nam wychodzi, że dyszka. Okej, okay, the talent. Spróbuję zapłacić tutaj. Proszę. Dobra, udało się zapłacić. No i teraz gdzieś karteczka jest. Wypadła karteczka. Jest. I to sobie zaraz zeskanuję przy bramie. I będziemy mogli normalnie wyjechać. Bye bye, Blydor. No i co? I do zobaczenia następnym razem. Hello.